Uroczyste ślubowanie w szkole podstawowej w Piekoszowie odbyło się 10 października. W wydarzeniu oprócz rodziców dzieci z klas pierwszych uczestniczyła także dyrekcja szkoły, wójt gminy Zbigniew Piątek oraz Rada Rodziców, która ufundowała upominki dla pierwszaków. Jak co roku przygotowane zostało krótkie przedstawienie artystyczne. Klas pierwszych przyjętych zostało 89 uczniów, w tym klasa złożona z samych sześciolatków, licząca 22 osoby. W tekście, który wypowiadają uczniowie klas pierwszych, zawartych jest wiele dużo znaczących słów, takich jak przyjaźń, honor, współpraca, dobro i szacunek. A wypowiedziane z ogromnym entuzjazmem dobrze wróżą na dalszą ich edukację. Bardzo serdecznie chciałam podziękować nauczycielom za przygotowanie dzisiejszego uroczystości, a także a jednocześnie prosić Państwa rodziców również, żeby włączyli się w proces wychowawczy i opiekuńczy razem z nami. Po części artystycznej i oficjalnym ślubowaniu pierwszaki zaproszone zostały na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.